Partnerem programu Regionale Tête-à-Tête jest antykwariat Pan Paser. Witamy Państwa w kolejnej odsłonie programu Regionale Tête-à-Tête. Państwa i moim gościem osoba, której nie muszę przedstawiać, prezydent miasta Wałbrzycha, doktor nauk medycznych Roman Szełemej. Dzień dobry panie prezydencie. Dzień dobry państwu. Panie prezydencie, zapewne widzowie chcieliby usłyszeć, co znowu kolejnego dzieje się w Wałbrzychu. Ja natomiast zapytam zupełnie o coś innego, o pana pasję. Wiemy, że od wielu lat jeździ pan na rowerze. Chciałem zapytać, skąd się wzięła ta pasja i kiedy pan zaczął tak naprawdę aktywnie się udzielać na tym rowerze? Wiecie, generalnie mówiąc, od najmłodszych lat byłem bardzo aktywny. No chyba nawet mogę powiedzieć sportowo. Przez pewien czas byłem trampkarzem Zagłębia Wałbrzych. Grałem krótki czas w Chełmcu jako młodzik. Tam próbowałem w latach, koniec lat 60., początek 70. na kortach w Parku Sobieskiego. No jak wszyscy wtedy, pewnie prawie wszyscy obecni, grałem w piłkę w ogóle, gdzie tylko można, piłkę nożną. Jeździłem na rowerze, chyba najmniej pływałem. Zacząłem pływać kilkanaście lat temu i robię to z powodów głównie rekreacyjnych, żeby nie powiedzieć ogólnie zdrowotnych. Natomiast grałem w siatkówkę, w koszykówkę, w liceum. Wróciłem do bardziej aktywnego sportu po okresie, powiedziałbym, zdobywania kolejnych szczebli rozwoju zawodowego, medycznego, specjalizacji, doktoratu. Wróciłem do bardziej aktywnego sportu jakieś 15-18 lat temu, w wieku 40 paru lat, jak wielu tak zwanych odzyskanych, że tak powiem, sportowców, próbując nadrobić stracony czas. Bardzo dużo biegałem, półmaratony. Nigdy nie biegłem maratonu, ale po prostu nie miałem kiedy się do tego przygotować, ale półmaraton można pobiec przy ogólnej sprawności właściwie tak prawie z biegu. Biegałem dużo półmaratonów, biegałem bardzo intensywnie w mieście. To niestety spowodowało, że nabrałem już takich, powiedziałbym, kontuzji biegacza w wieku 60 lat, czyli kolana, stopy, staw skokowy. No i w sposób naturalny przerzuciłem się na rower. Dlatego, że oczywiście jeździłem wszędzie wcześniej, ale nie tak intensywnie. Ponieważ rower w jakimś sensie chroni przed urazami, takimi ponawianymi mikrourazami, co jest typowe dla biegaczy, dla również zawodników piłkę nożną. Zacząłem jeździć, myślę, że około 8 lat temu bardziej intensywnie. Zachęcił mnie do tego Rafał Jurkowlaniec, prezes Dolnośląskiego Związku Kolarskiego, znany kolarz i to taki bym powiedział na pograniczu prawie wyczynowego kolarstwa. Jego syn jest znanym kolarzem. Amatorem, ale bardzo takim, bym powiedział, zaawansowanym. No i Rafał Jurkowlaniec, mój szef jako marszałek, były wojewoda, zachęcił mnie do wyjazdu wspólnego za granicę. Kupiłem rower i tak zacząłem na kolarzówce jeździć. W tym czasie zwiedziłem już parę krajów, właśnie na rowerze. Rafał Jurkowlaniec jest wspaniałym eksploratorem, że tak powiem. W ostatnich latach przejechał Australię z północy na południe, przejechał Stany Zjednoczone ze wschodu na zachód, był w Azji, był na pustyniach, Afrykę Zachodnią. Oczywiście za każdym razem mnie na te wyprawy
zapraszał, ale ja aż tak bardzo odważny jak on nie jestem, a poza tym nie mam tyle czasu. On uprawia w tej chwili zawód pozwalający mu wygospodarować sobie czas. Ja takich możliwości nie mam, pracując w ratuszu i w szpitalu. Co oznacza, że udaje nam się raz w roku na kilka dni, na tydzień wspólnie wyjechać na dłuższą wyprawę. W ubiegłym roku była to wyprawa wzdłuż Nysy i Odry do Świnoujścia, startując w Jabłońcu, to w Czechach to było nieco ponad chyba 850 kilometrów. W tym roku jedziemy w sierpniu na południe, jeszcze trasa jest jeszcze nie do końca określona. Zwykle jest tak, że jedziemy razem, powiedzmy, przez tydzień. Ja wracam Flixbusem, bo to jest niezły sposób jeżdżenia po Europie, szczególnie z rowerem. Trzeba tylko odpowiednio wcześniej zarezerwować miejsce w autobusie z rowerem, bo zwykle Flixbus ogranicza liczbę rowerów, które zabiera, do dwóch na autobus. Te ceny są bardzo umiarkowane, ale trzeba to zrobić odpowiednio wcześniej. Ja wracam do domu, jadąc zwykle nocą autobusem, a on jedzie dalej na drugą albo jeszcze kilkakrotnie dłuższą część tej swojej wyprawy. Gdzie pan najdalej zajechał w Europie? Dojechałem do Amsterdamu, dojechaliśmy razem, on później jechał dalej do Lizbony. Dojechaliśmy do, no, kilka razy w Niemczech. W marcu pojechaliśmy na bardzo szybko, powiedziałbym, przygotowaną półzimową wyprawę dwudniową z Wałbrzycha do Pragi. Z noclegiem w Hradec Kralowy było 7, 8 do 10 stopni zimno, ale nie było już śniegu. I wspaniała wyprawa, bo wszędzie jeszcze pusto. Pojechaliśmy do Pragi i w Pradze okazało się w niedzielę po południu na moście Karola było, nie wiem, milion osób i to głównie spoza Europy. Bardzo świat i w ogóle Polska, Europa, świat z perspektywy siodełka wygląda kompletnie inaczej. No właśnie o to chciałem zapytać. Co pan prezydent zobaczył w Europie takiego, co można by było na przykład zastosować w Wałbrzychu w przypadku rowerzystów? Znaczy, z całą pewnością ta infrastruktura rowerowa w Polsce się poprawia. Z całą pewnością rozwój infrastruktury rowerowej wymaga, i nie łudźmy się, sporo nakładów finansowych. Rozwój infrastruktury rowerowej w tych krajach, które uchodzą za wzorcowe, albo też za takie, na których się opieramy, jeśli chodzi o, czy naśladujemy, to są kraje zamożne. Takim krajem, na którym możemy się opierać, jeśli chodzi o wzorce infrastruktury rowerowej, czy też w cywilizacji rowerowej, jest Holandia. Ale w Holandii nie ma dylematu, czy droga dla samochodów, czy droga rowerowa, bo drogi dla samochodów są dawno wszystkie zrobione w idealnym stanie. Rozwój infrastruktury rowerowej był bardzo wczesny, szybki, ale on był poprzedzony ogólną zamożnością infrastrukturalną państwa. Podobnie jest w Niemczech. Również czasami koledzy wyjeżdżający do Czech, ja również jeżdżę do Czech na rower, widzimy, że w Czechach w wielu miejscach jest bardzo ładnie. Jest bardzo dobrze rozwinięte. My jeszcze trochę do Czech, ogólnie w rozwoju gospodarczym, trochę jeszcze tego dystansu mamy. Już niedużo, ale jednak. I ja muszę też powiedzieć, że w wielu miejscach w Polsce infrastruktura rowerowa jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Oceniam, że takim miejscem jest całe Trójmiasto. Jest Warszawa, jest Wrocław. Ale to są na przykład miejsca, które podałem, które po prostu są miejscami
o po prostu dużej zamożności. Co ale to, wiemy, że Wałbrzych postawił na rowery i będzie ta sieć rozwijana. I to jest generalnie nie od jakby tego procesu ani ja nie chcę zatrzymać, ale nie będziemy spowalniać, będziemy przyspieszać. Pamiętajmy tylko, że jeśli nie ma załatwionych wszystkich spraw ważnych dla mieszkańców, takich jak mieszkania, szkoły, żłobki, jezdnie, boiska dla dzieci, to my nie możemy nagle, umownie mówiąc, wyskoczyć z infrastrukturą rowerową, bo się zawsze zderzamy z opinią tych, którzy nie jeżdżą na rowerze albo też nie czują tak jak my potrzeby rozwoju infrastruktury rowerowej. Chciałbym bardzo, i to jest absolutnie niezbędne, i wszędzie tak jest na świecie, żeby to robić w sposób zrównoważony. Czyli rozwijamy ścieżki rowerowe, będziemy budować wzdłuż obwodnicy, ale najpierw ta obwodnica musiała być zbudowana. To nie może być tak, że robimy najpierw ścieżkę rowerową, a ludzie nie mają po czym jeździć. W Wałbrzychu remonty dróg to jest jeszcze problem, który ciągle musimy rozwiązywać. Kolejne ulice są remontowane, kolejne ulice są budowane, jak teraz na przykład będziemy prawie na nowo budować ulicę Beethovena, która, wzdłuż której jeżdżą tysiące ton naszych odpadów, prawda, miejskich i tak dalej, i tak dalej. Robimy to i ja jako gospodarz miasta, dysponujący no, określonymi zasobami finansowymi, staram się i muszę to wyważyć. Będą budowane ścieżki szybciej niż do tej pory, dlatego że tych ścieżek mamy już, zrobionych dróg samochodowych, chodników, parkingów mamy już na tyle, że możemy ten akcent trochę przenieść. Ale nie ma nic gorszego niż kreowanie sytuacji, w której nierowerzyści zderzają się z rowerzystami w tej debacie publicznej, co ma być najpierw. To jest niedobre, bo chcemy, żeby ludzie jeździli na rowerze, bo to jest... Jesteśmy przy, przepraszam, że przerwę, ale jesteśmy przy temacie właśnie rowerów, ale rowery to turystyka. Dziś możemy śmiało powiedzieć chyba, że Wałbrzych to jest naprawdę miasto turystyczne, chociażby dzięki temu, że powstała Wieża Widokowa, stara kopalnia, już nie wspominając o Zamku Książ. Tutaj gościem w studio był proboszcz Marek Bożek, który od niedawna jest proboszczem w parafii ewangelickiej. Powiedział taką znamienną rzecz, że kiedy mieszkał w Zielonej Górze, prawie nikt go nie odwiedzał. Od kiedy mieszka w Wałbrzychu, już 60 osób go odwiedziło. Czy pan prezydent zgodzi się z tą tezą? Tak, rzeczywiście. To nie jest jakoś specjalnie odkrywcze, że Wałbrzych, szukając swojej tożsamości takiej wizerunkowo usługowej kilkanaście lat temu, jeszcze przed tym jak ja zostałem prezydentem, zdecydowanie akcentowano już wtedy, że Wałbrzych jest miastem wyjątkowym, jeśli chodzi o walory przyrodnicze, topografię, geografię ogólnie mówiąc. Nikt nam nie jest w stanie zabrać tych zielonych wzgórz, pięknych widoków, miasta, w którym prawie każdy wychodzi z domu i jest w parku albo w lesie. Nikt nam nie jest w stanie zabrać niebywałego dziedzictwa kultury materialnej, pięknych pałaców, książa, kościołów, obiektów muzealnych, które są dziedzictwem kultury materialnej tej części Europy. I ten program stopniowego podnoszenia atrakcyjności konsekwentnie realizowaliśmy. Przepraszam, i dzisiaj zaczynamy zdawać sobie sprawę, że to był dobry pomysł moich poprzedników. Ja starałem się też go konsekwentnie realizować i jeszcze przyspieszać, bo coraz więcej ludzi przyjeżdża do Wałbrzycha słysząc o Muzeum Porcelany, słysząc o starej kopalni, przyjeżdżając do Zamku Książ i wtedy odwiedzają palmiarnię, jadą do Wałbrzycha. Teraz mamy kolejną atrakcję, która jest inna w swojej naturze, ale wszyscy wiemy, że ludzie obecnie na punkcie wież oszaleli. I to nie tylko w Polsce, tylko w ogóle w Europie, tak?
wie, że powstają. A i nawet na świecie. Tak, jest coś niebywałego w tym, że właściwie gdziekolwiek się nie jest w Europie, to dosłownie co rok pojawia się nowy obiekt. Wokół Wałbrzycha w ciągu ostatnich kilkunastu lat urosło tyle obiektów. I jeszcze rosną. I nadal powstają. Ja przypominam, że w Wieży Naborowej razem z burmistrzem Jedliny Leszkiem Orplem tworzyliśmy no, 10 lat temu. To była pierwsza wieża jakby na nowo budowana, ale zwracam uwagę, że w XIX wieku i na początku XX wieku tu gospodarze tych ziem budowali kamienne wieże zwykle właściwie na każdej większej górze w Sudetach, że wspomnę Śnieżnik, Chełmiec, Wielką Sowę i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest powrót pewien, natomiast te umownie mówiąc wieżopodobne twory jak u naszych sąsiadów na południu budowane z drewna ścieżki wśród drzew, no być może nie są do końca wieżami, ale jakby to powiedzieć, realizują marzenie człowieka, żeby się wznieść ponad ziemię i chodzić wśród zielonych koron drzew. Taką ścieżkę również mamy wokół naszej wieży w Parku Sobieskiego, ale ona generalnie jest obiektem, który ma pokazywać panoramę miasta, najbliższego otoczenia i jednocześnie nawiązywać do naszej historii industrialnej tego miejsca. Na koniec poproszę jeszcze o wypowiedź w sprawie budowy stadionu na Nowym Mieście. Zapewne widzowie sportowego Wałbrzycha będą mocno zainteresowani tym, co się dzieje i kiedy będzie finał. Finał według umowy to jest wrzesień przyszłego roku. Wydaje się, że postęp prac jest obecnie właściwy. Nie widzimy jakiegoś specjalnego zagrożenia. Zobaczymy, jak będą postępować prace przy najtrudniejszym elemencie tej właściwie budowy na nowo stadionu, bo to jest jego rewitalizacja, ale w istocie budowy na nowo, czyli wtedy, kiedy zaczną być budowane trybuny. Bo ta skarpa, która jest no, jednym z najbardziej atrakcyjnych elementów będzie tego stadionu, czy zawsze była, nie jest specjalnie stabilna. Trzeba ją wzmacniać, trzeba tam wylewać pewnego rodzaju takie kotwy. Wydaje się, że jesienią będziemy mogli już wiele pokazać. Wiele już będziemy wiedzieć o tym, jak tempo prac, ale wydaje się, że wszystko jest na dobrej drodze, żeby jesienią przyszłego roku rozgrywać pierwsze zawody piłkarskie, lekkoatletyczne na stadionie na Nowym Mieście. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Państwa i moim gościem, prezydent miasta Wałbrzycha, doktor nauk medycznych Roman Szełem. Ja tylko przypomnę, że gościł dzisiaj nam obraz w naszym tle Alfreda Witolda Oruby pod tytułem Wałbrzych, Zamkowa Góra. Oglądajcie oczywiście nasz program, czytajcie portal Regional Info, a także Sportowy Wałbrzych TV.